Marta Szymik-Telesz, witam w kolejnym odcinku programu Minęło w SCI, w którym to wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu cieszyńskiego podsumowują to, co działo się w ubiegłym miesiącu w ich gminach. Oto podsumowanie października w Skoczowie. Znajdujemy się na nowym wielofunkcyjnym boisku przy Szkole Podstawowej w Ochabach. 14 października oficjalnie oddaliśmy do użytkowania ten nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt, który przystosowany jest do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną, piłkę ręczną oraz do uprawiania lekkoatletyki. Powierzchnia boiska wykonana jest z poliuretanu, co oznacza, że jest w pełni bezpieczna dla młodych sportowców. Boisko jest wyposażone w oświetlenie, zasilanie fotowoltaiczne oraz monitoring. Wartość inwestycji blisko 1,2 miliona, z czego niespełna pół miliona to środki pozyskane zewnętrzne. Mamy nadzieję, że obiekt ten będzie przez lata służył naszym mieszkańcom, pomagając w odkrywaniu i rozwijaniu sportowych talentów. Chciałbym również powiedzieć w tym miejscu, co prawda, dwa słowa na temat chóru Gloria. Gratuluję chórowi Gloria, który działa przy Kościele Ewangelickim Świętej Trójcy od ponad 100 lat. Właściwie w tym roku obchodziliśmy stulecie. Z wielką przyjemnością jako słuchacz uczestniczyłem w jubileuszowych koncertach. Chór ten przez lata stał się jednym z fundamentów kultury w Skoczowie. Najserdeczniej życzę, aby było to pierwsze z wielu stuleci wspaniałej działalności chóru. Już teraz zapraszam całe rodziny na spotkanie z Mikołajem, organizowane jak co roku na skoczowskim rynku. Organizowane przez Miejskie Centrum Kultury Integrator. Spotkanie odbędzie się 6 grudnia o godzinie 18, a w programie rozświetlenie choinki, przedstawienie dla dzieci i inne atrakcje. Serdecznie Państwa zapraszam. To było podsumowanie października, a już teraz bardzo serdecznie zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Minęło w SCI. Do zobaczenia!